zależy na tym, żeby w Opolu kwitło życie, takie obywatelskie w różny sposób odbywające się, czyli przez spotkania, przez koncerty, przez różne plenery artystyczne, bądź po prostu przez jakieś dyskusje czy szkolenia, które organizacje pozarządowe często robią. One robią je spontanicznie, dzielą się wiedzą, umiejętnościami swoich członków, ale żeby to wszystko robić, muszą mieć wsparcie i zachęty ze strony miasta. My w Opolu staramy się je wspierać, zachęcać, bo wiemy, jakie to ważne i bardzo nam zależy na ich działalności, stąd kolejne miejsce, w którym te organizacje mają swoje miejsce, w którym mogą działać, dostały lokale, w których mogą myśleć nad tym i działać, co zrobić na rzecz miasta. To jest bardzo wyjątkowa dzisiaj chwila, ponieważ oddajemy dla organizacji pozarządowych całe piętro w kamienicy, pięknej, zabytkowej kamienicy przy ulicy Damrota 4, całe piętro czwarte, blisko 300 metrów kwadratowych. Dzisiaj organizacje z rąk pana prezydenta odebrały klucze do swoich nowych pomieszczeń, biur, w których będą działać. To 10 organizacji, które dzięki temu będą mogły lepiej działać na rzecz mieszkańców, mieszkanek miasta Opola. Taka przestrzeń biurowa, wsparcie właśnie materialne w postaci zabezpieczenia pomieszczeń. Jest bardzo ważne, żeby organizacje mogły już swobodnie myśleć o projektach, o dofinansowaniu, o szukaniu nowych inicjatyw, w bezpiecznych warunkach. Tym bardziej podkreślamy, że te lokale są przekazane w formie użyczenia, więc nie ma tutaj odpłatności za czynsz. Jest oczywiście odpłatność za media, ale jest to duży ukłon w stronę organizacji pozarządowych. Mamy nadzieję, że będą czuły się tutaj jak w domu. Chcemy wzbić się na wyżyny, więc zaczynamy od wspinania się na piętra do swoich biur. My przede wszystkim zajmujemy się promocją dziedzictwa kulturowego. Organizujemy warsztaty artystyczne, rzemieślnicze, takie właśnie regionalne, ale oprócz tego, ponieważ no, jesteśmy organizacją pozarządową i bardzo długo już działamy w tej sferze, wspieramy w ogóle budowanie społeczeństwa obywatelskiego, czyli wspieramy i wolontariat, i procesy partycypacyjne, i prowadzimy szkolenia umiejętności miękkich właśnie po to, żeby ludzie mogli bardziej samostanowić o sobie. Nie? Bo to jest naszym celem, żeby po prostu wszystkim nam żyło się troszkę lżej, troszkę przyjemniej. To miejsce jest dla nas bardzo istotne właśnie dlatego, że mamy swoje miejsce i w końcu będziemy mogli zapraszać do siebie. To już było super, że mogliśmy korzystać z miejskich, ogólnie dostępnych miejsc dla organizacji pozarządowych. Natomiast no, tu będziemy po prostu u siebie, tu będziemy mieli wszystkie rzeczy u siebie. No, mam nadzieję, że oprócz tego, że będziemy uczestników naszych działań tu zapraszać, to jeszcze z organizacjami, które tutaj są, będziemy mogli stworzyć taki trochę wspólny front działania na rzecz Opola, bo to jest też bardzo istotne, żebyśmy jako organizacje pozarządowe nie działali odrębnie od siebie w jakimś takiej izolacji, tylko żebyśmy mogli ze sobą się komunikować, żebyśmy mogli ustalać wspólne cele, nie powielać swoich działań, a wręcz je uzupełniać. I myślę, że to właśnie takie miejsce na piętrze no, stanowi doskonałą okazję ku temu. Miasto wiele rzeczy robi, ale też nie jest w stanie zrobić wszystkiego, to po pierwsze. Po drugie, nie jest w stanie też mieć pomysł na każdą rzecz albo mieć oryginalne pomysły. Tymczasem są ludzie, którzy takie pomysły mają i my dajemy im szansę aktywności, realizacji, ale żeby to robić, rzeczywiście muszą mieć taki swój kąt. Czasami muszą dostać finansowanie, które miasto co roku organizacjom pozarządowym udziela i to jest ponad 20 milionów złotych co roku rozdzielanych na różne projekty takich organizacji, więc to duża skala, ale dzięki temu Opole jest takie aktywne, bogate, takie, że praktycznie co weekend się coś dużego dzieje, a i w tygodniu nie brakuje rozrywki. Stałe miejsce, w którym możemy się spotykać regularnie, to jest coś, co nam pozwoli naprawdę rozwinąć skrzydła, pójść jeszcze dalej z inicjatywami, z pomysłami, z tym, żeby ludzie mogli tu przyjść, skorzystać z tego, co robimy, no ale przede wszystkim no, ilość miejsca. Naprawdę tutaj będziemy mogli składować nasze rzeczy między innymi, organizować się biurowo i organizować nowymi inicjatywami. Naprawdę super. Będziemy robili przede wszystkim gry planszowe, będziemy robili gry fabularne, będziemy otwierali się na jeszcze większą ilość ludzi, ponieważ tutaj mamy możliwość spotykania się o dowolnej porze dnia i nocy, a jednak to pomaga spotkać się tym wszystkim osobom, które są zainteresowane czy naszą działalnością, czy po prostu takim rozwojem.